Co skłania pacjentów do leczenia implantologicznego? Na co zwracają uwagę podczas wyboru gabinetu? Co według pacjentów jest najważniejsze w tego typu leczeniu? Między innymi na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Kilka lat temu przeprowadzone zostały badania wśród pacjentów, jakie są ich oczekiwania względem leczenia implantologicznego. Najczęściej wymieniane to przewidywalność efektów leczenia, możliwość uniknięcia noszenia protez ruchomych w trakcie leczenia, optymalne koszty, jak najkrótszy czas leczenia, uniknięcie zabiegów regeneracji kości. Nie każdy problem da się wyleczyć w taki sposób, aby spełnić wszystkie te kryteria. Jeśli jednak tylko widzę taką możliwość, to robię wszystko, co w mojej mocy, aby spełnić jak najwięcej z tych oczekiwań. Nazywam się Wojciech Fonferko. Jestem lekarzem implantologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Założycielem i dyrektorem medycznym sieci gabinetów skupionych na leczeniu implantologicznym, a także właścicielem marki implantystomatologiczne.pl. Implantologia jest moją pasją. Moim celem jest wyedukowanie Was, pacjentów, abyście mogli świadomie podejmować decyzje, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy z zębami, a szczególnie ich brakiem. Zapraszam do mojego implantologicznego świata. Jak już wiecie, jest wiele metod leczenia, a każdy lekarz czy gabinet mają swoje protokoły. Ja tutaj dzielę się z Wami wiedzą wynikającą z mojej praktyki, trwającej już ponad 20 lat. Dziś szerzej omówię implantację natychmiastową, ponieważ jest to metoda, która w dużym stopniu przyczynia się do spełnienia 5 wymienionych powyżej oczekiwań pacjentów. Ale zacznijmy od początku, a może nawet przed początku. Zawsze staramy się ratować każdego zęba. Uważam, że naturalny ząb jest najlepszym implantem i nic go w 100% nie zastąpi. Czasami jednak nasze możliwości ratowania zęba się kończą. Jeśli są przy jego wierzchołku spore zmiany lub jeśli ząb ulega złamaniu w niekorzystnym miejscu, pozostaje nam tylko usunięcie go. I co wtedy? Czy otrzymując informację o konieczności usunięcia zęba, myślisz od razu, w jaki sposób uzupełnić brakujące miejsce? Być może tak jest, jeśli dowiadujesz się, że musisz usunąć któryś z zębów przednich. Ale co z zębami bocznymi? Tutaj już nie skupiamy się aż tak bardzo na tym, żeby od razu zastąpić usunięty ząb, bo przecież tego nie widać. Czy wiesz jednak, jakie konsekwencje niesie za sobą utrata nawet jednego zęba? Powoduje ona przemieszczanie się i pochylanie zębów sąsiadujących z powstałą luką, za czym często idzie również utrata kości. Ona zaś może powodować utratę kolejnych zębów. I tak jak w dominie, każda następna zmiana powoduje kolejną i kolejną. Wielu pacjentów na etapie usunięcia zęba skupia się tylko na tym fakcie. Usuwają go z założeniem, że o tym, co się dalej stanie w tym miejscu i jak uzupełnić brak, zastanowią się później. W tym odcinku dowiecie się, dlaczego to myślenie nie jest dobre dla Waszego zdrowia, a w dłuższej perspektywie także portfela. Myślenie tylko o usunięciu, a nie tylko o tym, co dalej, to sposób wynikający z dawnych metod, gdy usuwano ząb w wyniku bólu i w późniejszym czasie proponowano mosty lub inne rodzaje protez nieopartych na implantach. We współczesnej stomatologii plan leczenia ustala się już na samym początku, patrząc na problem od końca, bo tylko wtedy, gdy wiemy, jaki cel chcemy osiągnąć, będziemy w stanie zastosować odpowiednią metodę. Dlaczego zatem warto zastosować implantację natychmiastową, czyli wszczepić implant zaraz po usunięciu korzenia zęba? Odpowiedzmy sobie na to pytanie, analizując wspomniane wcześniej 5 oczekiwań pacjenta co do leczenia implantologicznego. Po pierwsze, przewidywalność efektów leczenia. Badania przeprowadzone przez grupę ITI, porównujące wyniki 2 metod leczenia, implantacji natychmiastowej oraz implantacji odroczonej, pokazały, że efekty leczenia są praktycznie identyczne. Skoro mamy więc dowód na skuteczność obu metod, dlaczego nie wykonać implantu przy jednym zabiegu? Tym bardziej, że bardzo często implant wszczepiony natychmiastowo po usunięciu zęba możemy od razu obciążyć koroną tymczasową. Pozwala to pacjentowi uniknąć noszenia ruchomej protezy tymczasowej, a to jest spełnienie drugiego z oczekiwań. Implantacja natychmiastowa wpisuje się zatem w 2 pierwsze z 5 najważniejszych oczekiwań pacjentów. Kolejny aspekt, o którym opowiem, to czas leczenia. Przy standardowym podejściu i tzw. implantacji odroczonej leczenie składa się z kilku etapów. Najpierw usuwamy zęba, czekamy 3-4 miesiące, żeby zagoiło się dziąsło. W tym czasie najczęściej dochodzi do zaniku kości, tak działa po prostu nasz organizm. Kolejnym etapem jest więc zabieg odbudowy kości. Na jej regenerację czekamy 4 do 9 miesięcy w zależności od przyjętej metody. Kolejny zabieg to wszczepienie implantu i znów czekamy 2-4 miesiące na jego integrację z kością.
Następnie zakładamy śrubę gojącą, czekamy 1 miesiąc i wreszcie, po niejednokrotnie ponad roku od usunięciu zęba, wykonujemy koronę, czyli rozwiązujemy Twój problem z brakiem zęba. A jak to wygląda w przypadku implantacji natychmiastowej? Na pierwszej wizycie wykonujemy większość czynności, to znaczy usuwamy ząb, wszczepiamy implant, jeśli jest to konieczne, to odbudowujemy kość oraz przeszczepiamy dziąsło i osadzamy koronę tymczasową, która maskuje od razu brak usuniętego zęba. Po 2-4 miesiącach po wygojeniu i ustabilizowaniu się poziomu kości oraz tkanek miękkich zamieniamy ząb tymczasowy na finalny, wykonany z ceramiki. I to wszystko. Widzisz różnicę? Duża ilość zalet implantacji natychmiastowej wynika właśnie z czasu, a raczej braku upływu czasu pomiędzy usunięciem zęba a dalszym leczeniem. Nasz organizm reaguje bowiem od razu na brak zęba i uruchamia naturalne procesy radzenia sobie z zaistniałą sytuacją poprzez zanik kości, aby dziąsła w otworze po zębie mogły się zrosnąć. Natychmiastowe osadzenie implantu mu to uniemożliwia, bo zanim organizm zauważy, że wystąpił brak zęba, zostaje on już uzupełniony. A co z kosztami leczenia? Które podejście jest bardziej ekonomiczne? Oczywiście implantacja natychmiastowa. Dzieje się tak z kilku powodów. Implantacja natychmiastowa wymaga znacznie mniejszej ilości czasu spędzonego w gabinecie, a sam ten fakt sprawia, że jej cena jest niższa. Dodatkowo odbudowy kości wykonywane bezpośrednio po usunięciu zęba wymagają użycia mniejszej ilości różnego rodzaju materiałów i komponentów, co niesie za sobą kolejne oszczędności. Odbudowa kości po usunięciu zęba jest bardzo małym zabiegiem. Polega na wprowadzeniu specjalnego materiału w przestrzeń po usuniętym zębie. Nie wymaga używania dodatkowych membran, śrub, pinów, tak jak to się dzieje przy standardowych dużych odbudowach. Dzięki temu jest też praktycznie nieodczuwalna dla pacjenta po zabiegu. Tym samym jak spojrzymy na całość zalet implantacji natychmiastowej, obejmuje ona wszystkie 5 czynników wymienianych przez pacjentów jako najistotniejsze w ich oczekiwaniach dotyczących leczenia. To jednak nie wszystko. Jakie są dodatkowe zalety implantacji natychmiastowej? Dzięki tej procedurze znacznie zmniejszamy szansę na zanik kości, który występuje zawsze po usunięciu korzenia. To z kolei pozwoli nam na odtworzenie korony na implancie, idealnie odwzorowującej naturalny ząb. Mamy zatem plus estetyczny. Jeśli usuwamy ząb i nie wszczepiamy od razu implantu, zawsze dochodzi do zaników kości. Zaniki te sprawiają, iż ząb wystaje później poza obręb dziąsła i gromadzi się na nim jedzenie, co jest uciążliwe i trudne do oczyszczenia. Mamy zatem również plus funkcjonalny, jeśli nie będziemy czekać z implantacją. Dodatkowo zachowujemy w lepszym stanie brodawki dziąsłowe, czyli różowe trójkąty, które widzisz między zębami. Jeśli ich nie ma, w znaczący sposób pogarsza się estetyka wykonanej pracy. Kolejny plus estetyczny. Wychodzi na to, że implantacja natychmiastowa ma same plusy. I faktycznie tak jest. Jest tylko jeden szkopuł. Procedura tzw. implantacji natychmiastowej nie jest łatwa. Jak zawsze sukces leczenia jest sumą szczegółów i zależy od wielu czynników. Lekarz przeprowadzający taką procedurę musi wziąć pod uwagę trzy ważne kwestie. Musi dobrze zrozumieć biologię gojenia, musi dobrze zdiagnozować pacjenta i zakwalifikować go do zabiegu, finalnie musi w odpowiedni sposób przeprowadzić zabieg. Spróbuję w prosty sposób wytłumaczyć, na co my lekarze musimy zwracać uwagę, planując zabieg. Trzeba zacząć od tak zwanego atraumatycznego usunięcia zęba. W tym celu używamy specjalnych narzędzi i dzielimy często zęba na kilka drobnych części, aby nie uszkodzić tkanek, które go otaczają. To jeden z kluczowych momentów zabiegu. Musimy dobrać odpowiedni rodzaj implantu. Zastosowanie zbyt szerokiego implantu, który nie pozwoli na rozwój nowej kości, może doprowadzić do problemów w przyszłości. Ważne są również właściwości fizyczne implantu, ponieważ nie każdy się nadaje do tego rodzaju zabiegu. Implant powinien mieć m.in. tzw. platform switching oraz połączenie stożkowe z łącznikiem. Implant, tak jak przy każdym innym zabiegu, musi być perfekcyjnie spozycjonowany. 2 mm od blaszki przedsionkowej oraz 4 mm od przyszłej krawędzi dziąsła na głębokość. Dlatego przy implantacjach natychmiastowych praktycznie w 100% stosuje się nawigację w postaci szablonu chirurgicznego, aby umieścić implant w kości w idealnie do tego przewidzianym miejscu. Między implantem a blaszką kostną od strony przedsionkowej musi się znajdować przestrzeń na wzrost nowej kości. W zależności od sytuacji pozostawiamy ją pustą albo musimy wypełnić materiałem, który umożliwi wytworzenie się nowej kości. Ta przestrzeń to minimum 2 mm.
Jeśli odbudowujemy kość, musimy zastosować odpowiedni rodzaj materiału, który najlepiej integruje się z tkankami. Musimy podeprzeć dziąsło pozostałe po usunięciu zęba w perfekcyjny sposób, aby nie doszło do jego zapadnięcia. To powoduje bowiem zanik kości. Dlatego zawsze wykonujemy indywidualną śrubę gojącą lub indywidualną koronę. Nie możemy stosować standardowych prefabrykowanych elementów. W niektórych sytuacjach musimy wykonać dodatkowy zabieg przeszczepu dziąsła. Robimy to w sytuacji, gdy chcemy poprawić wygląd tkanek miękkich, gdy chcemy zamaskować ich ubytek oraz gdy chcemy zapobiec przyszłym recesjom dziąsła. Jak widzicie, jest wiele rzeczy, nad którymi czuwa cały zespół specjalistów. Dlatego tak ważne jest, abyś wybrał gabinet oferujący kompleksowość usług i dysponował lekarzami z doświadczeniem w wykonywaniu implantacji natychmiastowych. A czy są sytuacje, kiedy implantacja natychmiastowa jest niewskazana? Oczywiście. Jeżeli po usunięciu zęba nie mamy ani trochę kości, aby ustabilizować nowo wszczepiony implant, wtedy musimy odstąpić od zabiegu. Podobnie jeśli mamy całkowicie zanikłą blaszkę przedsionkową, wtedy wykonanie zabiegu implantacji niesie ze sobą duże ryzyko. Co więc robimy w takich sytuacjach? Usuwamy zęba i wykonujemy od razu zabieg zabezpieczenia zębodołu przed zanikiem, jedną ze znanych i przebadanych metod. To pozwoli nam wszczepić implant w drugim etapie i zabezpieczy kość przed zanikiem. Podsumowując, jeśli masz do usunięcia zęba, zastanów się dobrze, zanim to zrobisz. Jeśli zabieg nie będzie przeprowadzony w odpowiedni sposób, na pewno dojdzie do zaniku kości i wszczepienie implantu w późniejszym czasie będzie znacznie trudniejsze i kosztowniejsze. W większości przypadków implant można wszczepić podczas tego samego zabiegu. Daje to najlepsze długoczasowe rezultaty. Ponadto nie musisz mieć wykonywanych kilku zabiegów. Wystarczy jeden połączony z usunięciem zęba. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat możliwości, które daje nam współczesna implantologia, skontaktuj się z naszym opiekunem pacjenta. Numer telefonu znajdziesz na naszej stronie implantystomatologiczne.pl. A już teraz zapraszam Cię do zapoznania się z innymi filmami dostępnymi na moim kanale. Dziś się już z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę.